Normalnie, żeby pójść do lekarza, to trzeba wstać o 3 rano i stanąć w kolejce. Stał pan kiedyś o 3 w nocy w kolejce? W lecie stałem, bo teraz to się boję, żeby się nie zaziębił. Ale w lecie stałem. Ma. Jest beznadziejny, jeśli chodzi... To jest szacunek do emerytów, że muszą po nocach stać na starość. No, to jest... No, to jest zły szacunek. Nawet trudny, ciężki, za tyle lat, co człowiek przepracował i za marną emeryturę musi żyć nadal. Czy w ten sposób chcą zniechęcić ludzi, żeby przychodzili... Prywatnie trzeba płacić za wizytę 200 zł. Czy to jest normalne, że pan musi tyle czekać? To jest nienormalne. To jest absurd, żeby tyle czekać. Całe życie płaciłem i jeszcze z emerytury płacę nadal. Na fundę zdrowia, oczywiście. Czyli za każdego rządu było źle. Który by nie był, ta służba zdrowia nie funkcjonuje. Były odkopanie tam chyba. No jak pracowałem, to było dobrze. Jak przyszedłem na emeryturę, to jest źle, źle, jeszcze raz źle. A czemu prywatnie mogą przyjąć, a już na służbę zdrowia nie bardzo? No, no właśnie, dlatego się nad tym zastanawiam, co to jest grane. Więcej lekarzy by się przydało, więcej szpitali, placówek. Zgadza się, tak jest. Na skromnie trzeba żyć. Na skromnie, no skromnie. Oczywiście, czy pewnie. Czy na wakacje, masaże, jakieś rehabilitacje, jakieś... Absolutnie, nie ma szans. To nie ma szans. A panu jak się teraz żyje? Mnie? Tak. Co pan zmienił, czy tak dalej? Średnio na jeża, no, że może tak powiem. Ty przychodni, jak, żeby tak, nikomu się nie chciało wstać w mróz o 3 w nocy, czy tam o 6. No ale przychodzą ludzie. No tak, niektórzy muszą. No niektórzy muszą. Darmowe leki pan otrzymał czy nic? Ale mam takie leki darmowe, 2, które kosztują 4 zł. No to mnie cholera bierze. A miesięcznie ile pan płaci na przykład za leki? Tak około, no. 200, no, 300, 400. Gdzie, ponad 200. Sam pan, tak? Ponad 200. Gdzieś. Jeszcze żona oprócz tego, tak? Tak, no. Ale płaciło się, było gorzej jeszcze, bo za jeden do krople do oczu to były po 100 zł, jedne krople do oczu, jedna, a dwie te fiolki to trzeba było 200 zł wydać, a teraz mamy darmowe. Oszczędza pan na świetle, wodzie, na czym można oszczędzać? Mniej pan wody zużywa, mniej światła, po ciemku pan siedzi, jak to wygląda? Nie oszczędzamy. Da się jeszcze na czymś oszczędzić, już nie? No nie, na świetle, no to jak telewizor chodzi, no to tylko tyle, co tam telewizor wyświeci. Czyli zamiast światła, to przy telewizorze pan siedzi, żeby światło jakieś było? No jedno malutkie światło, no. Na darmo się nie świeci. Chodzi o to, że na darmo się nie świeci. Korzystałem po prostu, co potrzebne są, no. To takie. Dobra, to co musiałby rząd zrobić nowy, żeby pan był zadowolony? Co emerytom brakuje? Od czego pani zacząć? Czy mi brakuje? Emerytury, tak? Tak jest. Ile minimum? Oczywiście, że tak. Ile emerytury minimum musi być? Ja, żebym miała 3000 zł, to... No proszę pana... No bo tak, potem chałupa sama 1000 zł trzeba zapłacić. Na czyż? No bo z opłatami, światło, gaz, mieszkanie 760, światło, gaz. Ile pani tak zostaje na życie samo, na jedzenie, ile pani zostanie, jak wszystko pani opłaci? Mniej więcej, no. Aj, Boże, żeby taniej kupić. 1000 zł zostanie z dwóch osób, z dwóch emerytur, chociaż na życie? Tak na jedzenie, żeby było? No. Ale jedzenie ale też. Kiedyś 600 tam zostało, na miesiąc 600 zł życie prowadziliśmy, a teraz może prowadzić 1400 na życie.